Podcast z duszą Wielki Post, dzień 33, Tomasz Akempis. O przykładach świętych ojców i ludzkiej śmierci. Przyjrzyj się wciąż żywym przykładom świętych ojców, w których błyszczą doskonałość i prawdziwa wiara, a zobaczysz, że to, co robimy, jest malutkie, jest prawie niczym. Czymże jest nasze życie, jeśli porównamy je z nimi? Oni, święci i przyjaciele Chrystusa, służyli panu w głodzie i pragnieniu, w chłodzie i nędzy, w trudach i wysiłkach, czuwając i poszcząc, modląc się i rozmyślając o sprawach świętych, pomimo prześladowań i wielu przeciwności. Jakże liczne i ciężkie cierpienia znieśli apostołowie, męczennicy, wyznawcy, dziewice i pozostali, którzy chcieli iść w ślady Chrystusa. Na tym świecie bowiem gardzili swoimi duszami, żeby zachować się na życie wieczne. Jakże surowe i pełne wyrzeczeń życie prowadzili święci ojcowie w samotności. Jak długotrwałe i ciężkie znieśli pokusy jak często dręczyli ich nieprzyjaciele, jak często i z jakim zapałem zanosili Bogu modlitwy, jak drastyczne były zasady ich postu, jaki zapał i jaką gorliwość przejawiali w imię rozwoju ducha, jak ciężkie wojny toczyli dla pokonania swoich wad, jak czyste i proste intencje zanosili do Boga, za dnia pracowali, w nocy oddawali się długim modlitwom, a I podczas pracy nie uchylali się od modlitwy w myślach cały czas spędzali pożytecznie każda godzina oddana służbie Bogu wydawała się im krótka odnajdując wielką radość kontemplacji duchowej zapominali o potrzebach ciała odrzucali bogactwa godności zaszczyty przyjaciół i krewnych nie pragnęli mieć żadnego przedmiotu z tego świata Brali tylko to, co niezbędne do życia. Z bólem znosili podległość ciału, nawet tę niezbędną do przetrwania. Jeśli więc chodzi o rzeczy doczesne, to byli biedni. Byli natomiast bogaci dzięki swoim cnotom i łasce Boga. Na zewnątrz nie mieli nic, ale w głębi Bóg wzmacniał ich swoją łaską i pocieszeniem. Obcy dla świata. Byli bliscy Bogu jako jego zaufani przyjaciele. Wydawało im się, że są nic niewarci i godni pogardy dla tego świata. Jednak w oczach Boga byli cenni i ukochani, trwali w prawdziwej pokorze, żyli w prostym posłuszeństwie, pędzili życie w miłości i cierpliwości. Dlatego właśnie każdego dnia rozwijali się w duchu i zdobyli wielką łaskę Boga. Bóg dał ich wszystkim duchownym jako przykład, który powinien nas bardziej skłaniać do rozwoju, niż skłania nas do odpoczynku tłum ludzi obojętnych. Jaki zapał mieli wszyscy duchowni na początku istnienia ich świętych zgromadzeń, jakie oddanie w modlitwie, jaką rywalizację o cnotę, jak wielką dyscyplinę jakie poszanowanie i posłuszeństwo kwitły we wszystkich względem zasad wymaganych przez przełożonego. Ślady, którymi już się nie podąża, jeszcze dziś świadczą, że byli oni naprawdę święci i doskonali. Tak wiele dała światu ich dzielna walka. A dzisiaj uważa się kogoś za wielkiego, jeśli nie przekracza reguły i potrafi znieść cierpliwie to, do czego sam się zobowiązał. Ach, nasza postawa pełna niedbalstwa i zobojętnienia. Tak szybko odchodzimy od pierwotnego entuzjazmu i zaraz życie brzydnie nam z powodu znużenia i obojętności. Oby u Ciebie nie ustał rozwój cnót. Zobaczyłeś przecież tyle przykładów ludzi oddanych Bogu. O ludzkiej śmierci! Twój koniec w doczesności nadejdzie szybko. Rozważ, jak z tobą jest w inny sposób. Człowiek dzisiaj jest, jutro go nie widać, a gdy stracą go z oczu, szybko uleci im z pamięci. Co za tempota i prostactwo rozumu ludzkiego, myśli on tylko o tym, co teraz, dalej w przyszłość nie wygląda. Powinieneś kontrolować wszystkie swoje myśli i działania, tak jakbyś miał umrzeć jutro. Gdybyś miał czyste sumienie, nie bałbyś się zbytnio śmierci. Lepiej wystrzegać się grzechów, niż uciekać od myśli o końcu życia. Skoro dzisiaj nie jesteś gotowy, czemu miałbyś być jutro? Jutro jest niepewne, skąd wiesz, że jakieś będzie ci dane? Po co długo żyć, skoro tak mało się doskonalimy? A przecież długie życie nie zawsze naprawia winę, lecz często jeszcze ją powiększa. Gdybyśmy chociaż jeden dzień spędzili dobrze na tym świecie, wielu liczy lata od momentu nawrócenia, lecz często jego skutek jest marny. Jeśli umrzeć jest strasznie, to może tym niebezpieczniej jest długo żyć. Szczęśliwy kto zawsze ma przed oczami moment śmierci i codziennie przygotowuje się do odejścia z tego świata. Jeśli widziałeś kiedyś umierającego człowieka, pomyśl o tym. Przecież i Ty przejdziesz tę samą drogę, rano myśl, że nie dotrwasz do wieczora, wieczorem, nie waż się obiecywać sobie poranka. Bądź więc zawsze gotów, i także, by śmierć nigdy nie zastała cię nieprzygotowanego. Wielu umiera nagle i znienacka, ponieważ o godzinie której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Gdy nadejdzie ta ostatnia godzina. Zaczniesz myśleć o całym swoim życiu zupełnie inaczej. Bardzo będziesz żałował, że byłeś tak niedbały i opieszały. Jak szczęśliwy i rozważny jest ten, kto stara się być takim, jakim pragnie, by znalazła go śmierć. Prawdziwe odrzucenie świata, gorące pragnienie rozwoju cnót, umiłowanie dyscypliny, usilna pokuta, gotowość do podporządkowania się odrzucenie samego siebie oraz znoszenie w imię Chrystusa każdej przeciwności. Wszystko to pozwala nam bowiem mocno wierzyć, że umrzemy szczęśliwie. Możesz zrobić wiele dobrego, póki jesteś zdrowy. Nie wiem jednak, co potrafisz w chorobie. Niewielu staje się lepszymi z powodu choroby. Rzadko też dostępują świętości ci, którzy dużo podróżują. Nie polegaj na swoich przyjaciołach i bliskich, i nie odkładaj kwestii swojego zbawienia na przyszłość, ponieważ ludzie zapomną o tobie szybciej niż sądzisz. Lepiej w stosownym czasie pomyśleć o przyszłości i zacząć czynić dobro, niż pokładać nadzieję w pomocy innych. Jeśli teraz nie troszczysz się o siebie samego, kto zatroszczy się o ciebie w przyszłości? Już obecny moment jest bezcenny. Już teraz nadeszły dni zbawienia, już teraz wybiła godzina, ale ty nie wykorzystujesz momentu, w którym możesz zasłużyć sobie na życie wieczne. Przyjdzie kiedyś czas, kiedy zapragniesz jednego dnia, choćby jednej godziny na poprawę, a nie wiem, czy je dostaniesz. Fragment pochodzi z książki o naśladowaniu Chrystusa Tomasza Akempis wydanej przez wydawnictwo Esprit. Więcej informacji na www.esprit.com.pl